Wyrok w sprawie zabójcy proboszcza, zaskakujący powód zbrodni. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części naszego materiału, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału w celu bycia na bieżąco. Owa sytuacja miała miejsce 2 marca 2021 roku w Paradyżu Wielkiej Woli w województwie Łódzkim. Wszystko wydarzyło się w godzinach wieczornych, kiedy to ksiądz prałat Adam Myszkowski, który od wielu lat sprawował posługę w parafii pod wezwaniem przemienienia państwa w Paradyżu Wielkiej Woli, miał zostać napadnięty przez własnego kościelnego, uderzony w głowę i pozostawiony przez sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Początkowo sprawcy postawiono zarzut usiłowania zabójstwa, lecz po dwóch Tygodniach walki o życie, Proboż zmarł, więc zmieniono kwalifikację czynu na zabójstwo. Okoliczności sprawy są jednak szokujące. Według śledczych kościelnemu miało chodzić. Przede wszystkim o jego umowę o pracę, która miała być dla niego niesatysfakcjonująca. Marcin M domagał się tego, żeby proboszcz parafii umieścił stosunek pracy na papierze, co rzeczywiście miało miejsce kilka dni przed zdarzeniem. Jednak Marcinowi M nie spodobało się to, w jaki sposób umowa została spisana, Miało w niej brakować wymiaru czasowego pracy czy też wysokości wynagrodzenia. Ponadto mieszkańcy mówią o tym, że to mógł być niejedyny motyw zbrodni kościelnego, lecz miały one dotyczyć również spraw finansowych. Od tamtego czasu 47-latek miał nie odzywać się już ani do proboszcza, ani do wikariusza. Według relacji świadków feralnego dnia miał on napić się za dużo alkoholu i, przypływy emocji, poszedł do proboszcza, by przedyskutować farbującą go sytuację. Dyskusja szybko zamieniła się jednak w kłótnię, która była bardzo dynamiczna, w wyniku czego pijany kościelny uderzył proboszcza w głowę za pomocą kostki brukowej. Sąd za okoliczności obciążające sprawcę uznał działanie po spożyciu dużej ilości alkoholu, zadokowanie ofiary bez jasnej przyczyny, a także nieudzielenie jej pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Jednak mężczyźnie pomogło złożenie szczegółowych wyjaśnień, a także wcześniejsza niekaralność. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok już w listopadzie 2021 roku i skazał Marcina M. na 12 lat pozbawienia wolności, a także na zapłatę 50 tysięcy złotych za dość uczynienia na rzecz brata ofiary. Każda ze stron złożyła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. W związku z tym w lipcu 2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok o podwyższeniu kary pozbawienia wolności do 15 lat, reszta postanowień poprzedniego wyroku pozostała bez zmian. Wyrok ma charakter prawomocny. Pytanie do Państwa, co sądzą Państwo o tej sytuacji i czy wynagrodzenie mogło być jedynym powodem posunięcia się do tak szokującej zbrodni? O swojej opinii koniecznie dać nam znać. W mediach, jak w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się wyślecić Państwu inne nasze materiały. Dziękuję bardzo Mikołaj Dowejko, .pl, a to był program Analiza.